Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie i dzielę się słowem z książeczki z Biblią na co dzień, dedykowanym na dzisiejszy dzień. Dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu. Księga Izajasza, 9 rozdział, 5 wiersz. Jezus Chrystus wziął bowiem od Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Drugi list Piotra, 1 rozdział, 17 wiersz. Obydwa te teksty biblijne wydają się być takie optymistyczne, natchnione ideą mesjanizmu, czyli są zapowiedzią i takim potwierdzeniem tego, że Jezus Chrystus, gdy przyjdzie, będzie Bożym Synem, Bożym Mesjaszem. Dziecię się nam narodziło, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu. I wielu Żydów myślało, było przekonanych, takie były ich oczekiwania, że w związku z kilkusetletnią niewolą pod różnymi obcymi jarzmami Babilończyków, Persów, Greków, Rzymian, wreszcie pojawi się król, pojawi się Boży pomazaniec, Chrystus, który wybawi z tej niewoli, który da wolność, który zapewni potęgę, który przysporzy takich możliwości, że nastąpi odrodzenie jak za czasów króla Dawida bądź za czasów króla Salomona, czyli to jest okres świetności państwa żydowskiego. Takie były nadzieje. I także kiedy Jezus zaczął swoją działalność i podczas chrztu dał się słyszeć Boży głos. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Później na Górze Przemienienia, kiedy w obecności Piotra, Jakuba i Jana Jezus przemienia się, pokazuje im swoją boskość, swoje dostojeństwo. Pamiętamy, że Mojżesz i Eliasz towarzyszą temu wydarzeniu. Także uczniowie są przekonani, później Piotr mówi, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, pod Cezareą Filipową. Uczniowie są przekonani, że Jezus będzie tym władcą, tym Mesjaszem politycznym, który zapewni potęgę nowo odrodzonemu państwu Izrael. Okazuje się, że te oczekiwania rozmijały się z rzeczywistością Jezusa, z tym, co miał do zaproponowania. Nie bez powodu dzisiaj za mną jest tło w postaci wielkopiątkowego tryptyku. Krzyż z koroną cierniową, barwy takie pochmurne, przypominające zaćmienie słońca w momencie ukrzyżowania Pana Jezusa. Wiemy, że takie wydarzenie miało miejsce po ukrzyżowaniu właśnie. Jezus nie krył tego, szczególnie w Ewangelii Jana, że przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy, że ta nasza doczesność jak najbardziej Go interesuje w tym zakresie, że chce, byśmy w doczesności Jego poznali, stali się Jego uczniami, Jego wyznawali. Nie interesuje Go władza polityczna, nie interesują Go przywileje, nie interesuje Go potęga i chwała w znaczeniu doczesnym. Jezus wydaje się mówić, jestem tutaj po to, żeby przez doczesność was przeprowadzić, ale moje zapatrywania i moje aspiracje, moje plany dotyczą przyszłości pozadoczesnej, przyszłości wiecznej. I być może ta postawa Jezusa spotkała się z niezrozumieniem, nie spełnił oczekiwań tych właśnie takich doczesnych, tych właśnie politycznych, związanych z poczuciem bezpieczeństwa też. Ale dał coś zupełnie innego. I myślę, że w Wielki Piątek, w ogóle w Wielkim Tygodniu, w te wszystkie dni powinniśmy o tym pamiętać bardzo mocno, że te słowa Boga, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, które przypomina apostoł Piotr w swoim liście i ta zapowiedź, dziecię narodziło się nam, dotyczy owszem, doczesności, po to, by to dziecię poznać, po to, by wyznać, że jest naszym Panem i Zbawicielem, po to, żeby przez doświadczenie śmierci, doświadczenie zmartwychwstania i wreszcie sądu wejść do Królestwa Bożego, czyli do tej Bożej przyszłości i stać się jej dziedzicami. Tej wiary, tej ufności na dzień dzisiejszy nie tylko z całego serca Wam i sobie życzę. Amen.